Kwiecień był doskonałym miesiącem dla ekipy z Wrocławia. Nie ma się co dziwić, że trener AZS-u AWF-u Przemysław Pachla, który rozpropagowuje modę na taekwondo olimpijskie, jest w siódmym niebie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z występu. Między 27 a 29 kwietnia odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych. Nasz klub AZS Wrocław wystawił 4 zawodników. Udało nam się łącznie zdobyć 5 medali. Był to jak do tej pory największy nasz sukces w nieformalnych mistrzostwach Polski kadetów. Zdobyliśmy złoty medal, 2 srebrne i 2 brązowe medale. Nie ma się też co dziwić, że reprezentanci Wrocławia z dumą w zawodach nie tylko reprezentują miasto, ale również nasz kraj. Jakie mają plany na najbliższe miesiące? Kiedy te najpoważniejsze starty? Po tych wynikach planujemy najbliższy start, taki poważny, to będzie Puchar Świata we wrześniu Polish Open. Jest to puchar, gdzie coraz większa liczba państw z całego świata przyjeżdża. W tamtym roku było prawie 50 państw ze świata. W październiku mamy w planach otwarty Puchar Chorwacji, Croatia Open. Jest to również Puchar Świata, gdzie przyjeżdżają najmocniejsze ekipy ze świata z Koreą, Stanami Zjednoczonymi i z Wielką Brytanią na czele. Poza tym nasze kadetki są na bardzo wysokich miejscach w rankingu do kadry narodowej, rywalizują z najmocniejszymi w Polsce, z dużymi sukcesami, także zarówno Maja Marosze, która jest na drugim miejscu w rankingu do reprezentacji kraju, jak również Diana Tronko, najmłodsza kadetka, jeszcze ma 2 lata przed sobą, mają duże szanse, aby być członkiniami kadry narodowej w przyszłości. AZS AWF rośnie na wielką siłę polskiego taekwondo olimpijskiego. Warunki do uprawiania tego sportu w naszym mieście w barwach uczelnianego klubu są doskonałe. Dlaczego warto rozpocząć przygodę z dyscypliną? Prowadzimy grupy tutaj właśnie juniorsko-seniorskie wspólnie. Wiadomo, chcielibyśmy, aby wszyscy zawodnicy trenowali tutaj u nas w klubie. Mamy ku temu najlepsze możliwości. W klubie mamy profesjonalną salę treningową, siłownię, także wystarczy tylko chcieć i wiadomo, trzeba przetrzymać taki okres tych ciężkich lat treningów. Nie każdy w stanie jest podołać takiemu obciążeniu treningowym i monotonii treningu, bo wcześniej czy później taka monotonia treningu na pewno się pojawia. No i ci najmocniejsi, którzy takie obciążenie są w stanie znieść, dochodzą do sukcesu. AZS AWF zaprasza do treningów taekwondo wszystkich, nie tylko tych, którzy mają predyspozycję do walki o najważniejsze miejsca, także tych, którzy po prostu chcą potrenować. Nie należy skreślać każdego, który w tym danym momencie nie ma żadnych predyspozycji do uprawiania taekwondo. Najważniejszą rzeczą w sporcie wyczynowym jest to, że po prostu dziecko musi chcieć trenować, oddawać się temu w 100% i przepracować odpowiednią liczbę lat. Generalnie na medal mistrzostw Polski w dyscyplinach olimpijskich, jeżeli ktoś ma talent, no to trzeba liczyć jakieś 6-8 lat. Jeżeli ktoś ma predyspozycję, wtedy zdobywa, powiedzmy, złoty medal w mistrzostwach Polski. Szczegóły dotyczące sekcji między innymi na facebookowym profilu Taekwondo Wrocław. Oczywiście organizatorzy zapewniają doskonałą zabawę. To szansa dla tych wszystkich pań, które kochają siatkówkę. Z oferty Spartana w tym roku skorzystało już wiele dam i absolutnie tego nie żałują. Trwa cykl turniejów Women's Volleyball Spartan Cup. Rywalizacja odbywa się w hali Przykrajewskiego. Za nami 4 zawody inaugurujące cały cykl. 10 kwietnia odbył się ostatni turniej, turniej wiosenny. Spartan mocno postawił na siatkówkę. Swoją ligę dostali najpierw panowie. Ona okazała się doskonałym pomysłem. W Spartanie poszli za ciosem i zaproponowali cykl turniejów także paniom. To była również słuszna decyzja, bo wszystkie imprezy cieszyły się całkiem sporym zainteresowaniem. Zawodniczki rozpoczęły jeszcze w styczniu turniejem noworocznym. Później odbyły się zmagania walentynkowe w lutym, w marcu Dzień Kobiet i wreszcie wspomniany wiosenny turniej w kwietniu. A teraz czas na wielki finał, wielkie podsumowanie. Warto zapoznać się z mediami społecznościowymi rozgrywek żeńskich organizowanych przez Spartana. One prowadzone są bardzo dobrze. Na deser najważniejsza informacja, że do turnieju finałowego, który odbędzie się w hali Spartana Przykrajewskiego, wciąż można się zgłaszać. Termin mija w piątek. Koszt uczestnictwa to 150 zł na drużynę, a zawody już od soboty od godziny 10:30. Warto też przychodzić i kibicować.